Tydzień temu kupiłem kosiarkę Works automatyczną, robota koszącego. No i w tym tygodniu przyszła pora na to, żeby kupić sobie rekultywator. Też firmy Works, też na akumulatory. Niestety trzeba nim samemu jeździć i niestety trzeba do niego dokupić było dwa akumulatory. Dwa akumulatory, ponieważ to urządzenie działa na dwóch akumulatorach, musi mieć w sumie 40 V. Kupiłem takie o pojemności 4 Ah, czyli 4 razy 20 to jest 40 Wh. I co ciekawe, w sklepie, w którym to kupowałem, akumulator razem z ładowarką kosztuje dokładnie tyle samo, co ten sam akumulator bez ładowarki. I też co najważniejsze dla mnie, dlatego wybrałem Worksa. Mój odkurzacz autonomiczny Works pracuje na tych akumulatorach, z tym, że on ma założony akumulator o pojemności 2 Ah, ale można mu założyć, czyli ten, ale można mu założyć akumulator o pojemności większej 4 Ah, a mając ładowarkę będę w stanie nie czekać, kiedy robot będzie się ładował, tylko wymieniać na szybko akumulatory na naładowane, tak żeby robot w momencie, kiedy na przykład pogoda jest trochę lepsza przed deszczem, szybko mógł mi to skosić. Jak to wygląda w środku? Instrukcja, akumulator, taki zasilacz. Niestety to już mój kolejny system. Tutaj pokażę wam. Mam takie potężne akumulatory, duże. Jeden, tutaj od kosiarki mam drugi i teraz niestety Works wprowadza swój własny system, swój własny model. Mamy informację o naładowaniu. Ja pozwoliłem sobie już wczoraj w nocy je naładować, tak żebyśmy mogli od razu przystąpić do rekultywacji trawnika. Pudełko nie jest ciężkie. Pojemnik na resztki trawy. Instrukcja obsługi. Do skręcania elementy. Do skręcania elementy. Montaż polega na tym, że musimy tą rączkę poprzez to przykręcić tym do tego. Fabrycznie zamontowany jest rekultywator, a możemy założyć do napowietrzania trawy tą końcówkę. Montaż zajmuje minutę. Mamy fajne rzeczy, że tu mamy pokazaną skalę, gdzie kąt ustawić z dwóch stron, także możemy sobie ustawić precyzyjnie te rzeczy. Zapięcia szybkie, element. No i teraz wkładamy akumulatory, dwa. I urządzenie w teorii jest gotowe do pracy. Tu jest regulacja wysokości. Plus 1, 0, minus 1. Idziemy oglądać trawnik. Trawnik jest wykoszony przez tamtą kosiarkę. Ona teraz czeka na mycie szlaufem. A zobaczycie za chwilę, jak to będzie wyglądało po rekultywacji. I też zobaczymy, na ile czasu energii starczy w akumulatorach. To było plus 1. To było na 0. Minus 1. W najniższym stopniu minus 2.
plus 1, 0, minus 1, minus 2. Takie nacięcia w trawie. Tutaj idzie przewód od ogrodzenia, od kosiarki, także nie jestem w stanie do końca rekultywować trawnika. Chyba na zero ustawię. To jest mój trzeci rekultywator, pierwszy akumulatorowy, ale wszystkie były elektryczne. I zobacz, jak jest przemyślany. Tutaj wyciągam to i mogę tędy spokojnie przenieść kosz z trawą. Wcześniej to było niemożliwe i dokładnie pasuje mi do worka. Teraz jedną ręką tego nie pokażę wam, ale wchodzi do worka, można łatwo to wysypać. Zrobiłem około 100 metrów kwadratowych, a pewnie trochę mniej niż 100 metrów. Pierwsza wada, jaką zauważyłem. Mamy akumulatory i zobaczcie, tutaj nie mają w ogóle wskaźnika poziomu naładowania. Dopiero trzeba wyjąć, wysunąć i od tyłu zrobili ten wskaźnik. Mamy dwie kreski z trzech. Nie wiem, kto to wpadł, żeby pokazywać to nie w czasie pracy, tylko jak jest poza. No i dwa worki już mam. Tak wygląda wertykulacja bez założonego kosza. Tyle tej trawy jest wyciągane. Tam już zrobiłem. To mi zostało, teraz tylko chciałem próbę zrobić, właśnie tak jak mówiłem, wertykulację bez kosza, a to się nie da. Założę kosz i jeszcze raz przejdę. Mam już trzy wielkie wory. Skończyła się energia. 45 minut. Tam jest 15 metrów. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No, jakieś 140 metrów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, 150, niecałe 200 metrów. Niecałe 200 metrów, 46 minut, ale to czas jest liczony z przerwami, z wysypywaniem. I no pusta, pusty jeden i drugi, a drugi trochę ma energii jeszcze, widzicie? Nie są równo rozładowane, mimo że są nowiutkie, kupione w tym samym dniu wczoraj. Ta sama seria. Ładujemy i kontynuujemy ładowanie. Ta jeszcze jest gorąca, czerwono miga. Ta już miga na zielono, zaczęła się ładować. Kosiarka w trybie automatycznym niestety startuje o świcie. Cała się obkleiła trawą, ale zaleta jej jest taka, że można ją myć wodą pod ciśnieniem. I spróbujmy. Jak nowa. Zakończyłem wertykulację. Tutaj zostawiłem to siano, tą trawę, która wyszła z trawnika, żeby pokazać wam, jak tego jest dużo. I będę chciał zmienić końcówkę. Pokażę wam, jak wygląda wymiana tych końcówek. Nie czytałem instrukcji, także to będzie taki pierwszy raz dla mnie z doświadczenia życiowego. I zobaczymy, jak to dużo czasu mi zajmie. Wymiana była intuicyjna, prosta, także myślę, że naprawdę pod tym względem to urządzenie jest bardzo dobrze przemyślane. Istotna rzecz, hałas 91 dB. To trochę mnie zmartwiło, bo to się wydaje dość dużą wartością, ale tak naprawdę nie jest. Tutaj koło mnie samochody przejeżdżają i zobaczymy, jak to słychać i też jak słychać moją rozmowę w czasie pracy tego urządzenia. Ale taka jest głośność. Kot się wystraszył.
to jest hałas samochodu jadącego koło mnie. Dwa akumulatory, ktoś powie zaleta, ktoś powie wada. Zaleta, no bo to są małe akumulatory. Jeżeli mamy elektronarzędzie, to dużo mniej musimy dźwigać. Tutaj mamy konkurencyjne urządzenia, akumulatory, które są dużo większe i mają dużo większą masę. I tu mam od kosiarki, to też od kosiarki, ale też od narzędzi. O, tam z tyłu wiszą te narzędzia, piła do cięcia gałęzi, do przycinania żywopłotów i ta masa robi robotę. Ale jeżeli chodzi o pojemność, tutaj mamy 20 V, a tak naprawdę mamy 18 V 4 Amperogodziny, czyli 72 Watogodziny. Ładowanie odbywa się z mocą 42 W. 42 W, 72 W, czyli 2 godziny musimy ładować taki akumulator. Konkurencyjny akumulator 36 V, 146 W, czyli 4 Amperogodziny. Dobrze liczę? Tak, 4 Amperogodziny. Ładuje nam się z mocą 101 W. 101 W, czyli 1,5 godziny. Naładowanie go nam zajmie. Kolejny akumulator do ogrodniczych urządzeń, które używam. 180 W, 36 V, 5 Amperogodzin. I ładuje się z mocą 268 W. 268 W, a on ma 180 W. Czyli naładowanie go zajmie nam niecałą godzinę. Krótko. Jest różnica. Cały czas tutaj wentylatory chodzą, żeby chłodzić na ładowarkę. Jest też największa ładowarka. Dla porównania tak wygląda Works. Na pewno cena jest fajna. To mnie pozytywnie zaskoczyło. Myślałem, że tego typu urządzenia są droższe. Oczywiście cena bez akumulatorów, bo trzeba dokupić dwa akumulatory, a to już jest wydatek rzędu chyba 800 zł za dwie sztuki. Starcza nam energii tylko na 40-30 minut pracy, takiej ciężkiej pracy. To oczywiście pracy z przerwami 40 minut, ponieważ musiałem w międzyczasie uzupełniać worki z trawą, czyścić ten teren. No od tego to jest urządzenie. Pies czeka, tu samochody jeżdżą. Mam nadzieję, że we wrześniu przedstawię Wam drugi film, już pokazujący nie pierwszy dzień użytkowania, a całe wakacje, całe lato. I mam nadzieję, że będę nadal zachwycony tymi urządzeniami i będę uważał, że to był bardzo dobry mój wybór. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Nawet mały bank energii wystarczy, żeby odkurzyć sobie na szybko, na przykład tutaj